Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałbym przedstawić Wam zegarek Casio G shock GA110HC 6aer. HC w tym przypadku to jest skrót od Hypercolor. Jak widzimy, kolory faktycznie w tym zegarku są dosyć hyper. Jak go sobie obejrzymy ze wszystkich stron, niestety niezbyt nie dobrze to widać na, na kamerze, natomiast te guziki są w dość, dość mocno rozbieżnych kolorach. Ten przycisk jest pomarańczowy w rzeczywistości, niestety może. Tło tutaj, ten brązowy stół, powoduje, że on się taki żółty tutaj wydaje. Ten natomiast jest typowo zielony, więc tutaj one na filmie wyglądają prawie identycznie. Natomiast w rzeczywistości wygląda to ciekawie, bo się dość mocno od siebie różnią. Także, jak widzimy, mamy dość mocno różową. Ten róż tutaj, właśnie też na wideo wygląda tak blado słabo. Natomiast na żywo to jest naprawdę dość potężny róż. Zobacz, nie jest to mój róż, ale, ale jest to róż. Wyświetlacze górny i dolny mamy w dwóch różnych kolorach. Górny, zielony, dolny z pomarańczowym tłem. Tutaj też widzimy dość dużo elementów fioletu. Napis mamy w kolorze g mamy w kolorze niebieskim, protection w kolorze zielonym. Wszystkie napisy funkcji mamy każdy w innym kolorze, także ogólnie jest pełen wodotrysk, jeśli chodzi o kolory. I zobaczcie ciekawą rzecz. Na początku widzieliście zdjęcie tego zegarka w oryginale. On jest z żółtym paskiem. Czyli żółty pasek tutaj w zasadzie teoretycznie nie pasuje do niczego, yy, natomiast też wygląda fajnie z tym zegarkiem, a kolega akurat ten żółty pasek zerwał, zniszczył, trudno mi teraz powiedzieć, i musiał go zmienić. I jako, że żółtego paska albo nie było, albo był drogi, albo nie, nie wiem jeszcze z jakiej przyczyny, kupił taki turkusowy i zobaczcie, jak ten turkusowy fajnie pasuje. Jak najbardziej, gdybym nie widział oryginalnego zdjęcia zegarka w wersji 6 aer powiedziałbym, że to jest oryginalne zestawienie kolorystyczne, bo ten, ten turkusowy pasek pasuje idealnie do tej turkusowej wskazówki godzinowej. Słuchajcie, no to tyle jeśli chodzi o wyglądzie tego zegarka, natomiast spróbujmy przejść do e, omówienia funkcji. Chciałbym Wam tutaj pokazać wszystkie funkcje. Oczywiście umawiałem te funkcje już na przykładzie tego modelu w innych wersjach kolorystycznych, ale jeżeli ktoś chciałby zobaczyć w tej, dlaczego miałbym również nie zrobić tego i w tej wersji kolorystycznej. Do czego możemy dojść z trybu timekeepingu? W tym momencie właśnie znajdujemy się w tym trybie. Tryb timekeepingu rozpoznajemy po tym, że na górze mamy zawsze wyświetloną nazwę dnia tygodnia. Jak widzimy na dole, mamy godzinę. W tutaj, zasłanianą w tym momencie przez wskazówkę minutową, mamy sekundnik. Godzinę możemy sobie zamienić przyciskiem forward, krótkimi jego przyciśnięciami z datą. Teraz mamy 28 kwietnia, teraz mamy godzinę 12:20 po południu. Jak widzimy, brak literki P oznacza, że zegarek znajduje się w trybie 24-godzinnym. Jeżeli byście byli zainteresowani ustawieniami tego zegarka, to zapraszam do osobnego filmu, do którego odnośnik macie teraz powyżej. Natomiast tutaj typowo zajmiemy się omówieniem jego funkcji. Jeżeli chcielibyście również zobaczyć prezentację tego zegarka w, i porównanie z, z innymi modelami, w sensie zegarek do zegarka, zbliżanie itd., to zapraszam również do tego filmu, który, który teraz Wam się wyświetlił na górze. A teraz przejdźmy do omówienia. Więc tak, tutaj zmieniliśmy datę. Godzinę z datą możemy sobie zamieniać. Ilekrotnie byśmy tego nie nacisnęli, one się po prostu zamieniają miejscami. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku w ten sposób powoduje wejście do ustawień wskazówek, do, wstępnego, do ustawienia początkowego wskazówek. Prawym górnym przyciskiem realizujemy podświetlenie. Podświetlenie tutaj dioda jest dość mocne, natomiast ono oświetla tylko tarczę. Słabo doświetla do wyświetlacz. Spróbuję Wam to pokazać w ten sposób. No, dolny wyświetlacz widać, z górnego zupełnie nie. Także, no, ale umówmy się, na górnym mamy głównie dzień tygodnia i jakieś tam podstawowe oznaczenia y, alarmów i sygnału dobowego. Także nie są to aż tak istotne wskazania. Zawsze w ciemności chcemy sprawdzić głównie godzinę. Także powiedzmy, że to tutaj jest y, ten wymóg spełniony. Niezbyt y, może ładnie to wygląda, bo podświetlenie starcza, a nie wyświetlacz. Niemniej y, da się to odczytać. Dłuższe przytrzymanie natomiast przycisku Reverse, czyli przycisku do oświetlenia, zobaczcie co powoduje. Powoduje włączenie się funkcji Auto Light. Teraz widzicie na dole taki napis A, A. Light. jest to automatyczne podświetlenie. O co chodzi? Automatyczne podświetlenie w tym zegarku polega na tym, że w tym momencie zegarek znajduje się mniej więcej w poziomie. Natomiast gdy wykonujemy ruch taki typowy, aby odczytać godzinę, czyli zbliżamy nadgarstek do twarzy, Wtedy, maksy, wtedy zmiana kąta położenia zegarka powoduje załapanie czujnika, i czujnik, czujnik załącza podświetlenie. Czas tego podświetlenia możemy ustawiać albo na półtorej, albo na 3 sekundy. Możemy to zmienić w ustawieniach, co pokazałem wam w osobnym już filmie, do którego odnośnik widzieliście wcześniej i to podświetlenie jest tutaj zrealizowane no, tak jak że tak powiem, sprzęt pozwalał moim zdaniem średnio, średnio dobrze a mianowicie chodzi o to, że automatyczne podświetlenie jak jest zrealiz zrealizowane dobrze jest zrealizowane w połączeniu z funkcją Taw Solar, której ten zegarek, ten zegarek akurat nie posiada funkcja Tav Solar, mamy ją na przykład w tym zegarku w tym zegarku AWG100B. Mamy ją również na tutaj, w tym zegarku w range Ona polega na tym, że zegarek jest zasilany akumulatorem, a nie baterią, tak jak w przypadku tego konkretnego zegarka. A akumulator ten jest z kolei ładowany przez ekspozycję zegara na światło słoneczne, ponieważ tarcza jest panelem solarnym. I, I w momencie, gdy mamy do czynienia z zegarkiem, który jest wyposażony w tarczę z panelem solarnym, zegarek, w cudzysłowie się wyraża wie kiedy jest wokół jasno i kiedy jest ciemno. I on włącza tą funkcję automatycznego podświetlenia tylko wtedy, kiedy wokoło jest ciemno. Gdy jest jasno, zobaczcie tutaj, ja włączę na chwilę tutaj to, to, to automatyczne podświetlenie, zobaczcie tutaj się pojawi z chwilkę przy literka LT po lewej stronie ikonka, o tutaj, po, tutaj w tej, z tej strony i zobaczcie, jest on dość jasno oświetlony, i teraz wykonywanie tego ruchu. Nie powoduje włączenia oświetlenia, widzicie. Natomiast teraz zobaczcie, zakryję go i tarcza się sama podświetliła, widzicie. Także znowu podświetliła się sama. I to jest właśnie fajnie rozwiązana funkcja, że tylko gdy wokoło jest ciemno, ta tarcza będzie się podświetlać. Teraz włączymy ten Auto Light, bo nie jest mi on potrzebny w tym zegarku. Także w tym zegarku jeszcze jest to tak, jeszcze takie zabezpieczenie, że włączenie funkcji AutoLite działa tylko przez 6-7 godzin, ponieważ zegarek jest zasilany bateriami, a podświetlenie dość. Znacznie wyczerpuje baterię, dlatego też podświetlenie automatyczne można włączyć tylko na 6 godzin. Po około 6-7 godzinach ta funkcja autolight po prostu zniknie, ona się automatycznie wyłączy. Takiej cechy nie ma w zegarkach wyposażonych właśnie w TAF Solar, czyli w akumulator, ponieważ ten akumulator jest ciągle doładowywany promieniami słonecznymi, więc tam AutoLight po prostu pozostaje non-stop włączone i może sobie świecić dowoli. Zatem wyłączymy teraz tą funkcję przytrzymując z powrotem przez około 3 sekundy przycisk Reverse w trybie timekeepingu. Oczywiście cały czas podświetlenie normalnie działa, tylko manualnie. Dobrze, tutaj przyciskiem Adjust, jednokrotnym jego naciśnięciem, do niczego nie, nie dochodzimy. Przez jego przytrzymanie wchodzimy do trybu ustawień. Później jeszcze wam pokażę, do czego można na chwilkę ustawienia wykorzystać, nie ustawiając nic, ale to w przypadku alarmów. I teraz tak, przechodzimy sobie przyciskiem Mode do kolejnej funkcji. Zobaczcie. Pierwsze co, pierwszą funkcją, jaka jest dostępna po, po naciśnięciu przycisku Mode jest stoper. Stoper w tym zegarku jest bardzo rozbudowany. Stoper może mierzyć czas z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy. Maksymalnie może zmierzyć do 100 godzin, tam bez jednej setnej sekundy. Jak również może działać w dwóch trybach. W trybie Split, czyli w trybie podzielonego czasu. Czyli na przykład dwóch zawodników biegnie do mety oraz w trybie LAP. Tutaj przechodzimy między trybami przyciskiem Adjust, krótkim jego naciśnięciem. W trybie LAP, czyli, czyli może mierzyć czasy poszczególnych okrążeń, a nie mierzy wtedy sumarycznego czasu. Oprócz tego, tutaj wreszcie znajduje zastosowanie ta lewa wskazówka, o której Wam jeszcze nie mówiłem. Wskazówka ta jest wskazaniem średniej prędkości zmierzonego czasu względem założonego dystansu. O co chodzi? Stoper mierzy czas w sekundach, setnych sekundach, minutach i godzinach. Czyli po prostu ten czas jest w jakiś tam sposób określony, teraz właśnie go uruchomiłem, 3-8 sekunda, zatrzymujemy się, mamy 8 sekund 648 setnych i pokazało się coś na tym wyświetlaczu. Jest to wskazanie prędkości dla założonego dystansu. Zobaczmy o co chodzi. Po zresetowaniu, tutaj przyciskiem adjust, wskazóweczka ta prędkościomierza wróci na zero. Kazłówka pokazała 0, i teraz zobaczcie, przytrzymując przycisk Just, co nam się wyświetla. Wyświetla nam się na górze napis Dist, jest to Distance, a na dole wyświetla nam się wartość, gdzie mamy jednostki i dziesiąte części tych jednostek. Wartość to możemy zmienić w zakresie od 99,9. Zobaczcie, maksymalna wartość 99,9 i minimalna wartość może, może to być 0. Tutaj sobie o, teraz tak możemy nawet ją zatwierdzić, wtedy po prostu wskazówka nie będzie w ogóle pracowała. Teraz my ją sobie ustawimy dla ułatwienia obliczeń na jeden. Jeden przyjmie 1. Yy, I zobaczcie, nie ma jednostek. Yy, dlaczego nie ma jednostek? Ponieważ to de facto to my wiemy, co ustawiamy i po prostu nie zależy od jednostek, prędkość będzie pokazywana w tych jednostkach na godzinę, w których, czy tam na sekundę, czy jak sobie to, to wymyślimy. Czyli albo w kilometrach na sekundę, albo w milach na sekundę, czyli w kilometrach, czy w metrach na godzinę. W, będzie to pokazane. W takich jednostkach w my sobie wymyśliliśmy, że ustawiamy dystans. Przyjmijmy zatem, że ustawiliśmy ten dystans jako jeden km. No w Polsce posługujemy się jednostkami metrycznymi, także bierzemy pod uwagę jeden kilometr, a nie 1 mile. I zatwierdzimy sobie teraz to ustawienie. Zatwierdzamy zatem za ustawienie, yy, uruchamiamy sobie stopę w trybie split, czyli w tym trybie podzielonych okrążeń. Ile ci nam czas? I zobaczymy, jeżeli dojdziemy do jednej minuty, jeżeli mamy jeden kilometr, to w jedną minutę pokonamy, pokonamy jakiś tam dystans i 60 takich minut, prawda, to będzie jedna godzina, więc w związku z tym jedna minuta powinna, powinna nam pokazać prędkość 60 km na godzinę. Zobaczymy, czy tak się stanie. Sprawdźmy zatem, co się stanie po 30 sekundach. Powinno być 120, zobaczcie. Pokazała się, no prawie pokazała się 20, czyli między 10 a 30 jest 20. I tutaj mamy znacznik 100, bo powiesz, ta tarcza uzupełniana jest przez te wskaźniki na górze cyfrowe. Zobaczcie, teraz uruchamiamy czas, czas jeszcze raz. Na 40, na przykład 5 sekundzie sobie zatrzymamy. Powinno nam się zatrzymać na 90 na 90 na godzinę. Zobaczmy, czy tak się stanie. 45, przepraszam, na no 80, sorry, pomyliłem się w obliczeniach. Jest to 80 km na godzinę. I dojeżdżamy do minuty, powinno pokazać się 60. Dochodzi minuta, zatrzymujemy. No i dokładnie wskazówka nam się zatrzyma na 60, czyli jak widzimy, wskaźnik prędkości, czy średniej prędkości biegu, czy jazdy, czy czegokolwiek działa. Resetujemy za ten stoper, albo nie, uruchommy go sobie dalej. I załóżmy, że pier... cały czas biegną zawodnicy, załóżmy, że nie było zatrzymań. I pierwszy zawodnik biega na, na przykład na minutę 8. Zatrzymujemy go przyciskiem adjust. Od razu pokazywana jest jego średnia prędkość, jest to niecałe 50 na godzinę. I, I zatrzymujemy drugiego zawodnika przyciskiem forward. O tym, że zatrzymał się, po pierwsze, informuje nas ruch tarczy prędkościomierza, ruch wskazówki prędkościomierza, jest to poniżej 50 km na godzinę oraz zatrzymanie się migających wskazanie PRIM i BIS. Teraz one są niestety zasłonięte przez wskazówkę minutową, natomiast tutaj za jedynką jest taki znaczek PRIM. Spróbuj no nie, nie pokażę wam, bo niestety tracę ostrość, i tutaj za sekundami jest znaczek BIS, czyli podwójnego apostrofu. I zatrzymaliśmy ten czas na minutę, na, ten, pierwszego zawodnika na minucie 18 sekund, 171 tysięcznych sekundy. I żeby sprawdzić czas drugiego zawodnika, naciskam przycisk Adjust. Przepraszam, za szybko to zrobiłem. Jeszcze raz. Eee, uruchamiamy stoper. Pierwszy zawodnik załóżmy, że wbiega po 5 sekundzie. Zatrzymaliśmy go. Jak widzimy, biegnie 690 km na godzinę. Drugiego zatrzymujemy. Drugi biegnie już nieco wolniej, bo tylko 300 na godzinę, nie to, nieco trzysta, więcej niż 300. I teraz tak. Yy, I teraz resetujemy. Niestety w tym, w tym stoperze jest tak, yy, teraz sobie to przypomniałem, że zatrzymanie pierwszego czasu wyświetlane jest tylko na chwilę. Zobaczcie. Jest, I ten czas musimy niestety zapamiętać. I teraz zobaczcie. Zatrzymanie tego drugiego czasu powoduje wyświetlenie tego drugiego czasu od razu. Czyli złapanie w zasadzie dwóch zawodników biegających prawie w tym samym momencie, i sprawdzenie ich obu czasów, w tym zegarku jest niestety niemożliwe. Jest to moim zdaniem słabe akurat rozwiązanie, bo powinien być zatrzymany czas, zatrzymanie tego powinno tylko yy, spowodować zaprzestanie migania, i dopiero naciśnięcie jednokrotne przycisku jazz powinno wyświetlić drugi czas. Tak jest w innych zegarkach. Natomiast w tym zegarku akurat jest niestety tak, że od razu wyświetla się po zatrzymaniu ten drugi czas, a tamten pierwszy znika i nie ma go w pamięci. Dobrze, także mówiliśmy sobie tryb split, czyli tryb jego czasu. Teraz omówimy sobie tryb LAP, czyli tryb okrążeń. Uruchamiamy stoper, tak samo. On po prostu, czas po prostu biegnie. Prędkości mierzą się dla poszczególnych okrążeń i zaraz wam pokażę to na fajnym przykładzie. Tak samo poczekajmy sobie do 30 sekund, teraz powrócę, jak dojdzie do 30 sekund, żebyśmy nie marnowali czasu. Dochodzimy do 30 sekundy i międzyczas, czyli okrążenie łapiemy, przyciskiem czas. Zobaczcie, co się stało. Na górze mamy hash, niestety przysłonięte, ale to jest hash01, czyli numer pierwszego okrążenia. Jest chwilowo wyświetlany jego czas przez około 10 sekund. 10, 12, nie pamiętam czy 8. Tak, 8 sekund. I zobaczcie, od razu ten czas teraz biegnie, jakby od nowa, czyli nowe okrążenie ma mierzony nowy czas. Tutaj pojawił się czas tego okrążenia, czyli 20 km na godzinę, i to samo zrobimy sobie na kolejnej 30 sekundzie. Złapiemy sobie kolejne okrążenie. Zobaczcie, co się stanie. Złapaliśmy go na 30 sekundzie. Prędkość jest troszeczkę mniejsza teraz, bo przekroczyliśmy troszeczkę 30 sekund, czyli w większym czasie to zrobiliśmy. I znowu mamy okrążenie numer 0,2. Ono sobie miga godziny i numer okrążenia naprzemiennie. I znowu czas rozpoczął stoper, jakby już w tle rozpoczął bieg od nowego okrążenia, od zera. I znowu widzimy, i znowu sobie zrobimy jeszcze raz ten sam numer. Czyli na 30 sekundzie zatrzymamy czas. Mamy 30 sekundę, zatrzymujemy. Prędkość znowu mamy yy, yy, równą 20 km na godzinę. Przyjęliśmy sobie, że biegniemy ten dystans yy, jednego yy kilometra. Mamy już trzecie okrążenie. Rozpoczął się bieg, i teraz zakończymy bieg. I jak widzieliście, cały czas prędkość, prędkość tutaj była pokazywana yy, kol, konkretnego okrążenia. Teraz zatrzymamy sobie prawym klawiszem, czyli już zakończymy cały, yy, cały bieg. To będą cztery okrążenia 30-sekundowe, czyli łącznie mieliśmy dwie minuty. I zobaczcie, co się stało. Teraz pokazał już prędkość dla całego biegu, czyli 30 km yy, tutaj na godzinę dla całego, yy, całego biegu. Także widzimy, że. Łapanie między czasów to jest czas dla jednego okrążenia, natomiast łapanie tym przyciskiem, czyli zatrzymanie już kompletnie stopera, powoduje wskazanie czasu dla całego biegu, natomiast nie pokazuje, y, y, przepraszam, wskazanie prędkości dla całego biegu, a nie pokazuje czasu całego biegu. To też jest ciekawe, nie da się go wyświetlić. Teraz już przyciskiem jazz po prostu zresetujemy stoper i to będzie na tyle. Także tutaj przełączamy się między trybem okrążenia, trybem podzielonego czasu. Zostawiamy go sobie na trybie split i trybie podzielonego czasu, i przechodzimy do omówienia kolejnej funkcji. Kolejną funkcją będzie timer. Timer tutaj w tym zegarku też jest dość rozbudowany, ponieważ możemy tutaj ustawiać zarówno czas w zakresie od, 20, od 24 godzin do no, od 24 godzin można mierzyć w dół z inkrementacją co jedną minutę, oraz możemy sobie ustawić autopowtarzalność timera. I teraz zobaczmy, jak to działa. Timer po prostu uruchamia się przyciskiem forward. On rozpoczyna mierzenie czasu. Zatrzymujemy go również przyciskiem forward. Resetujemy przyciskiem adjust do wartości wyjściowej. Jeżeli chcemy ustawić jakąś inną wartość, przytrzymujemy przycisk adjust. Mamy w tym momencie godziny. modem przechodzimy na minuty. Ustawimy sobie tutaj jedną minutę, bo nie chcemy tracić dużo czasu na zabawę timerem. To jest najmniejsza możliwa wartość do ustawienia. Kolejnym naciśnięciem przycisku Mode tutaj tego nie widać, ale to jest strzałeczka. To jest strzałeczka wskazująca w jedną stronę, bo właśnie skutecznie to zasłania wskazówka godzinowa. I prawym dolnym klawiszem Forward przestawiamy tryb pracy timera pomiędzy... Pomiędzy trybem autopowtarzalnym, tak jak teraz mamy wyświetlone, to co tutaj widzimy, to nie jest literka N na czarnym tle, tylko to są dwie, jakby strzałeczki takie zawracające. Tu jest jedna zaczyna się tu, tu i tutaj ma grot, i tutaj druga schowana za tą wskazówką. Raz, dwa, trzy, też tak jakby zawraca. I teraz to jest tryb autopowtarzającego się timera, a teraz mamy tryb jednokrotny, po prostu jednokrotny timer. I zatwierdzamy sobie ustawienie przyciskiem Adjust. Mamy już go ustawionego, i teraz uruchamiamy timer przyciskiem forward. Ja teraz na chwilkę zatrzymam nagranie, aby, abyście nie tracili czasu, i powrócę do Was, jak będzie dobiegł czas do końca. Ok, bieg timera dobiega końca. Zobaczmy teraz, jak on się zachowa na koniec jego czasu. Jak słyszymy, zegarek odtwarza takie dwutonowe dźwięki. Tych dźwięków będzie 10 i przez 10 sekund go odtwarza. Następnie timer powróci do pozycji wyjściowej, czyli do jednej minuty. I tak wygląda działanie timera w przypadku jego, jedno, jego ustawienia do jednokrotnego odtwarzania czasu. Natomiast teraz przestawimy go sobie w tryb ten sam autopowtarzalny. Tutaj nie zmieniamy, minutę zostawiamy, ustawiamy forwardem na tryb autopowtarzalny, zatwierdzamy przyciskiem adjust i tak samo jak wcześniej uruchamiamy timer przyciskiem forward. Podobnie, zacznę na chwilę nagrywanie i powrócę do Was pod koniec biegu timera. Ok, bieg czasu timera dobiega końca i zobaczcie teraz, co się stanie. Dźwięk jest odtwarzany taki sam, natomiast zobaczcie, od razu timer rozpoczął bieg od początku i taki, y, takie autopowtórzenie on powtór może powtórzyć do 8 razy, następnie się zatrzyma. Oczywiście, jeżeli nie zrobimy tego wcześniej manualnie. Także, jak widzimy, tryb, y, timer można wykorzystać zarówno w trybie pojedynczego odtwarzania, odliczenia czasu, jak również w trybie autopowtarzania do 8 razy. To sobie oczywiście to zatrzymamy, żeby on nas już nie niepokoił podczas przeglądania kolejnych funkcji. Zrestartujemy go i przechodzimy dalej do omówienia. Kolejną funkcją będzie funkcja World Time. Funkcja World Time to jest czas światowy, i tutaj możemy sobie ustawić dowolną, miejscowość, dowolne, znaczy dowolną strefę czasową na świecie, w jakiej chcielibyśmy mieć o jakim chcielibyśmy mieć w zegarku informację, jaka tam obecnie jest godzina. Ja sobie ustawiłem strefę czasową TPE, czyli miejscowość Taipei na Tajwanie, ponieważ jest mi to potrzebne w celach zawodowych. i jak widzimy, w tym momencie mamy yy, bieżące godziny, mamy 12.40, natomiast taj, w Tajwanie jest przesunięcie w tym momencie 6 godzin, jest to godzina 18.40. Na Tajwanie akurat nie obowiązuje czas letni, więc tutaj nie widzimy wskaźnika DST po prawej stronie. Ale gdybyśmy mieli ustawioną miejscowość, gdzie taki czas obowiązuje, możemy przestawić sobie ręcznie przyciskiem adjust, przytrzymując go przez około 2-3 sekundy. Zobaczcie. I pojawiło się DST. Także w Tajwanie teraz byłoby to przekłamanie, ponieważ przez cały rok w Tajwanie jest czas standardowy, nie ma czasu letniego. Przytrzymujemy zatem sobie jeszcze raz. I znika nam DST. Jak widzimy, godzina cofnęła się o 1, yy, o a przy włączeniu czasu DST godzina zwiększa się o 1. Krótko trwałe naciśnięcie przycisku Adjust powoduje na chwilę wyświetlenie daty, jaka obowiązuje w tym czasie, ponieważ jak wiemy, jak się zmienia doba, zmienia się również data, więc u nas może być data jedna, a w innej strefie czasowej może być już jeden dzień później lub wcześniej, w zależności od tego, która to będzie godzina. Między kolejnymi miastami możemy przesuwać się przyciskiem forward, ponieważ przycisk reverse w tym, w, tym, w tym trybie nie działa jako reverse, tylko po prostu jako podświetlenie, ponieważ przycisk reverse działa wstecznie tylko i wyłącznie w trybie ustawień. Zatem przejdziemy sobie w tym momencie przez parę miast. Widzimy, że od razu aktualizuje nam się godzina. Możemy również szyb, w trybie troszkę szybszym przechodzić, przytrzymując po prostu przycisk, e, przycisk forward. Poczekajmy zatem, aż zmieni się na przykład. nam... A załóżmy tutaj, żeby nie było du, dużego. Nie, 13.41 jest, to jest tylko godzina różnicy. I teraz zobaczcie, żeby przejść pomiędzy. Załóżmy, że poleciliśmy sobie tutaj do. O, na przykład weźmy sobie THR, Teheran. Jest Teheran, jest tam 14.12, akurat będzie od razu widać różnicę, bo e, zobaczcie, teraz mamy 12.42, czyli to będzie półtorej e, e, godziny różnicy. I teraz tak, żeby zamienić mi miejscowości, czyli na przykład doleciliśmy sobie do Teheranu, i chcemy, żeby zegarek teraz czas teherański pokazywał nam jako czas lokalny, czyli ten czas w trybie time tam gdzie wyświetla się na przykład dzień tygodnia. Wtedy naciskamy jednocześnie przyciski adjust oraz reverse zaczynając od przycisku adjust. Zobaczcie, adjust, reverse. Zamieniły nam się czasy. Teraz czas światowy stał się czasem Berlina, a w tym momencie wskazówki przesunąły się właśnie na 14.12. A czas w tym momencie już światowy, a nie lokalny, to jest Berlin i 12:42. Berlin jest strefą czasową obowiązują, obowiązującą dla Polski. Jeżeli w danym zegarku nie ma strefy czasowej Berlin, wtedy ustawimy na Paryż. Paryż jest w każdym, w każdym zegarku, który ma strefy czasowe. Jak ustawić lokalną strefę czasową, pokazuję w filmie o ustawieniach tego zegarka. Odnośnik mieliście do niego na początku tego filmu. Zatem jesteśmy w Teheranie, teraz będziemy wracać do Polski, wylatujemy, wylądowaliśmy, no i potrzebujemy z powrotem przejść. znaczy Teraz jeszcze może pokażę Wam, jak to wygląda tutaj w trybie tenkipingu. Mamy tryb tenkipingu, jest normalnie piątek, godzina 14:13, jest to czas teherański. Godzina tutaj na dole zgadza się z godziną wskazówkową. Przechodzimy jeszcze raz do trybu y, czasu światowego, czyli tutaj World Time. Y, Typ, czas światowy, czyli ten zdalny mamy Berlin i chcemy z powrotem zamienić, właśnie wylądowaliśmy w Polsce i jeszcze raz Adjust, Reverse i godziny teraz się cofają, jak widzimy, teraz znowu czasem zdalnym jest Teheran, a czasem lokalnym będzie, teraz przyciski nie działają podczas kręcenia się wskazówek, poczekajmy aż się zatrzymają, teraz i teraz dopiero możemy sobie zobaczyć, że czas nam się zgadza, mamy 12.43, to sobie możemy od razu potwierdzić, wszystko się nam zgadza, jest piątek, <laughs> także... Wróciliśmy do podstawowego czasu. Omówiliśmy sobie zatem czas światowy. Przejdźmy zatem do omówienia alarmów. Alarmów w tym zegarku mamy pięć. Przełączamy się pomiędzy nimi przyciskiem Forward. Zobaczmy. Alarm pierwszy, alarm drugi, wszystkie są wyłączone. Tu widzimy napis off. Alarm trzeci, czwarty. Teraz mamy alarm piąty. Alarm piąty jest alarmem śpiocha. Jest to snooze. I na końcu mamy SIG. SIG jest to oznaczenie sygnału pełnej godziny. Włączamy lub wyłączamy go przyciskiem Just. O w tym momencie, zobaczcie, włączam, pojawia się tutaj ikonka SIG oraz tutaj się zmienia na OFF, znaczy na ON. on Teraz zostawimy go sobie włączonego. Przejdziemy sobie do, od razu do trybu alarmu, bo wszystkie alarmy ustawia się tak samo, a alarm śpiocha jest specyficznym alarmem. Także na jego przykładzie pokażę Wam tutaj ustawienie. Przytrzymujemy dłużej przycisk JUST i włącza nam się ustawienie alarmu. Mamy w tym momencie godzinę 12.45, zatem sobie od razu go ustawimy na 12.46. Momencik. Ustawiamy prawym przyciskiem, zwiększamy. Wszystkim mod przechodzimy do kolejnej wartości. I wszystkim reverse zmniejszamy, bo będzie szybciej dojść do 45. Zobaczcie. Zatwierdzamy. Od razu zobaczcie, że pojawiły nam się tutaj oznaczenia SNZ oraz ALM. To znaczy, że alarm śpiocha jest włączony. I zobaczcie. Przejdźmy do trybu time Ja na chwilkę zatrzymam film, powrócę jak będzie dochodziło 12.46. Dochodzi nam właśnie 12.46. Zobaczcie co się stanie. Hmm, coś nie tak. No to ciekawe. Ustawiłem 12.46. Dlaczego on nie zadziałał? Jest włączony teoretycznie. Eee. Aha, no tak, bo ustawiłem na 12.45. Dobra, środka Marysia, ok. I już jeszcze raz przełączymy 12.47. Teraz będzie następną godziną. Zatwierdzamy. Przechodzimy do trybu timekeepingu i powracam do Was, jak będzie się zbliżała. OK, dochodzi 12.47 i zobaczcie, jak się będzie zachowywał zegarek. Jak słyszymy, zegarek otwarza nam 10 sygnałów takich podwójnych, i w trakcie odtwarzania alarmu migały nam dwie ikonki: alarmu oraz SNZ. Teraz po zakończeniu odtwarzania bez wyłączenia, yy, ikonka alarmu świeci się na stałe, natomiast SNZ miga. Snuz. Snus oznacza, migający snus oznacza, że alarm odtworzył się, ale nadal jest aktywny. I teraz on będzie nam się odtwarzał co 5 minut przez 7 razy, czyli będzie nas budził jeszcze przez najbliższe 35 minut, przynajmniej próbował nas dobudzić. Jeżeli mu się to nie uda, no to zakończy pracę. Natomiast załóżmy, że się obudziliśmy i chcielibyśmy wyłączyć tą, tą drzemkę, natomiast nie chcielibyśmy go deaktywować na kolejny dzień, bo kolejnego dnia budzimy się o tej samej porze. Wówczas robimy następującą rzecz. Normalnie wchodzilibyśmy do alarmów. Raz, dwa, trzy, cztery. Alarm. Wchodzimy do ustawień. Weszliśmy do ustawień, zatwierdzamy to ustawienie na kolejny dzień. Wychodzimy i już mamy go włączonego, ale nie będzie on działał. A teraz sobie pokażemy, jak to zrobić troszeczkę szybciej. Jest to bardzo ciekawy sposób kolegi Mateusza z kanału Matej Matej Do jego filmu macie właśnie tutaj w tym momencie odnośnik. I yy, zobaczcie, yy, można to zrobić dużo szybciej i wygodniej. Jeszcze raz wchodzimy w ustawienia, ustawiamy sobie alarm śpiocha. Teraz na godzinę 12.49 i zobaczcie co się stanie. Zatwierdzamy, wychodzimy i zaraz powrócę, będzie się kończyło. I zobaczcie, znowu alarm śpiocha, migają obie ikonki w trakcie odtwarzania alarmu, czyli SNZ oraz ALM. Czyli, że w tym momencie właśnie y, aktywu, z, aktywował nam się alarm śpiocha, skończył i znowu mamy aktywny, że będzie y, aktywny alarm śpiocha, to znaczy, że będzie nas znowu próbował budzić za 5 minut. Jak go zdezaktywować, ale nie, nie dezaktywując alarmu na kolejny dni. Zobaczcie, wchodzimy na chwilę do ustawień w trybu tempkingu. Nic nie zmieniamy, zatwierdzamy, koniec. Cała, że tak powiem, cała filozofia, podziękowanie tutaj dla Mateusza z kanału Matej Matej Dziśok za tę metodę, bardzo fajny sposób. Słuchajcie, no i to chyba tyle, jeśli chodzi o omówienie tych funkcji. Mamy alarm i koniec, już mamy tryb, teraz mamy już standardowy tryb timekeepingu, czyli wszystkie funkcje wam tego zegarka pokazałem. Jego ustawienia omawiam w osobnym filmie, także zapraszam odnośnik miejsce na początku, omawiam również jego tryb serwisowy. Mam, jest również filmik pokazujący taki, ten zegarek ze wszystkich stron w porównaniu z innymi zegarkami. Także również zapraszam do jego obejrzenia, jeżeli jesteście zainteresowani, jak on wielkościowo wypada z innymi modelami zegarków. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę. Pomoże to wyświetlać się moim filmom troszeczkę wyżej, w wyszukiwarkach. Dzięki temu mogą one pomóc większej ilości osób poznać funkcję swojego zegarka. Zapraszam również do komentowania, zadawania pytań w sekcji komentarzy, jeżeli macie takowe. Może macie pytania odnośnie ustawień innych zegarków, wtedy też chętnie pomogę, bo troszeczkę już siedzę w temacie. Jak również zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz też do jego przejrzenia, ponieważ jest, jest już tam dość dużo materiałów na temat zegarków Casio g oraz Casio Baby-G. Być może znajdziecie tam coś dla siebie. A jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowani kolejnymi filmami tego typu o zegarkach Hesiodziszo oraz Baby-G, to zapraszam do subskrybowania. Myślę, że coś ciekawego zawsze na, na temat każdego zegarka będę w stanie powiedzieć. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.